Ty śpię? No Hogarty jest. O nie. O sorry, sorry, cię już nie widziałem, przepraszam. W nich celowałem. Podoba się seria? Zostaw suba, łapę, komentarz. Wpadnij też na G2 Instagram, Discord. Linki macie w opisie pod filmem. Dzięki. O to czekaj, ja będzie kupada. Idę popada, no. Może nie graliśmy już przypadkiem? Na podobnej, bardzo podobna była, bardzo podobna. No, takie rampy były ogólnie, to wszystko tak, jest podobne. Tak, 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 bardzo podobne. No, może wiesz, tak, może samochody tak. Były inne, może jakieś inne tak, rzeczy były jest, inne. To jest to, co bardzo tak, tak, też kojarzę. Żeby nie drzwiami. O, już dostałem, okej, okej. Tak, to było to, Batek z drzwiami koła. Było, to jest fajna mapa w takim razie. Jeżeli będzie taka sama praktycznie jak tamta, którą graliśmy, to bardzo fajnie. Była bardzo miła. A, przebiło mi koło. Mam nadzieję, że dostanie Bartek jak najbardziej na tej mapce w takim razie. Czemu ja? Zrobiłem pierwszy. No to ty się sadziłeś, nie? Wcześniej, więc. Ale no, to jest kurde! Dziady! Jeden z drugim i z trzecim. Nara, otty. No. Nara. Nara, otty. Jedziemy. Dobra. Nie, tam jest takim klockiem, że to jest. A jestem klockiem, to ja to się Bartek pchasz. Jedź ode mnie, jedź ode mnie, co ty się trzęsiesz tak tym samochodem, ty? Gekon. Tam noga ci lewa schodzi na tym gazie, czy o co chodzi? To mu schodzi? Czy prawa jednak? To mu schodzi? To mu schodzi? Noga? To jest za pojazd, o nie. To jest traktor, Gekonie. Ja wiem, że jesteś rolnikiem, to jest prawa, to jest traktor. A, to jest nowa policyjka fajna, dobra, jazda. Ja nie jestem, ale wiem, że... Jazda z Bartkiem, bo on pierwszy jest. Jak tą ziemię macie? Bartek chyba nie przeskoczy. Dobra, dawaj Bartka, dawaj Bartka. Utknąłem! Dzwonię! Dobra, uratowałem się. A ej, ale to nie było starego tego, jak graliśmy, traktorka. Nie, tego nie było, to jest nowe, no. To jest nowe. Czyli zdecydowanie jest mapa zaktualizowana, bo możliwe, że to jest praktycznie ta mapa tylko po aktualizacji. Z nowymi pojazdami, faktycznie. Nie będę cię. Ale ten... No, ale... Wiesz co, to nie jest ze mną prędkości. To nie jest ze mną prędkości, więc może po prostu to przejedźmy, co? Pod maską. No, ale to przynajmniej ten pojazd od razu nie ma opon, nie? To od razu można jechać nawet na tym przebijaniu, no bo on nie ma nic, nie? Nie, nie, nie ma sensu, serio, to jest taki wolny, że... Masz takie metalowe koła, to po prostu i tyle, no. Samej tyle. Aha, przejedźmy to... Okej, Bartek, czyli Bartek po prostu przekupujesz Gekona, żeby cię nie palnął. No ja nawet nie jestem w stanie go dobrać. Ale palną mnie właśnie raz, ale... No, a nie jesteś w stanie od niego boosta zgarnąć? No właśnie nie łapię. Nie ma tej boostu, tutaj nie ma jakby boostu. Nie, no jak nie ma boostów, no w sensie jak jedzie za tobą, to no ja pewnie ma jakiś pęd. Ja się zbliżam do Batka tak z prędkością, no... Dwóch minigramów. No Batka, no. Prędkością twoich nóg, Gekon, rozumiem. Bartek tylko ty razem nie na platformę. Ej, ale Gekon chyba więcej ze mną chodził, Bartek, na piechotę niż ty przy spotkaniu, także no... Dobra, co, to było rok temu, teraz... To był rok temu, teraz jestem w gorszej formie. Ja prawda, ja cały dzień pierwszy chodziłem. Zauważyliście, że w ogóle nie, ty jesteś... A ty, Bartek, żeby ten pojazd ściągać, to ty jesteś śmieciem już najgorszym. Czemu, Bartek, się do tego stąpiłeś? Przecież mówiliśmy... Bez kitu. Sam mówiłeś do mnie. Przepraszam. O, jeszcze traktor, którym jedziesz pół godziny, no. Bartek, będziesz walony na łeb później, za każdym razem. Nie pierwszy raz i nie ostatni, tak jest. Ale ty będziesz, Bartek, walony bez względu już na pozycję, za to, co zrobiłeś. No z czego? Przeprosiłem. O, dobra, aha, to no tak, no przeprosiłeś, ale wywaliłeś traktor, który jest najwolniejszym pojazdem. Ja rozumiem, normalny samochodzik, a ty jest traktor za fajny. Ale to akurat naprawdę nie chcący, no jej, kolejny. Teraz przez ciebie bym bogatego. Kolejny, no. No nie da się z wami, panowie, no na traktorze, naprawdę! Proszę pamiętać, masakra. Że ja nie skończyłem. A to było Gekona. Co najśmieszniejsze, Bartek wypadł w ogóle. To z Gekona wypadłem. Bardzo mnie dobrze. Bo byłeś pierwszy, dziadu. A pierdziel, będę 3 lata jechał tym traktorem. Dzięki, Bartek! 3 lata traktorem będę jechał. Oj tam, nie przesadzaj. Jak Bartek kiedyś będę na drugiej pozycji albo na ten. A ty będziesz na trzeciej. To wjadę specjalnie w metę normalnie. Ja byłeś normalnie jak skanie, mogę cię nawet przeknąć. Bardzo o co dobrze. Chodzi? Jak to nie tknąłem cię? No nie dotknąłem cię w ogóle, za co się zaczepiłeś, gościu? U mnie byłeś przed tamtą, ja cię dokładnie, wszystko dokładnie, co chłopie, co to koło wchodzi, że u ciebie? Gekon, ale patrz, ja byłem... Mówię ci się wszystko ale działo. Patrz, Gekon, ale patrz. Dobra, łobuz, jedź prawo. Ale chamy dzisiaj. No chamy dzisiaj, powiedział ten, co mnie strącił na traktorze, jak jechałem. Łobuzie, ciało mi pod koła pchałeś. Łobuz. Okej.
Okej. Jadę prawo, a łobuzik. Łap go, łap go tam! Łobuz bez honoru, no. Gdyby to jeszcze tak... Rozwal go, rozwal go. Gdyby to tak intuicyjnie się skręcało. Ja jadę prawo, rozwal go. Co ty robisz? Co ty robisz tym wielkim pojazdem w ogóle? No bo ja sam wjechał pod koło. Aha. Ej, koło mi urwał. No chłopie, czego ty się kurde, łobuzi. Co ty robisz? Koło jestem. Czego ty się spodziewałeś wjeżdżając ten wielki pojazd? No i znowu. Mam przygotowane opony. Chamie, chamie ty jeden. Mam przygotowane opony. Chamie. Ej, ale Bagiampa nie ma szans na to, co nie? Jak no, to nie? Ma, ale może nie, no dawaj, pod F1-eczkę będzie, pod F1. O, dawaj, no daj. We mnie możesz wjechać buggy rampą, jak i będę tym jechał. Ale żeś się postarał, Gekon. Co postarał? No wjechałem. No żeś się postarał. Dawaj. O, no i pięknie, bardzo dobrze. To się zaproszę. Dobra, i Gekon palnięty, Bartek. O kurczę, ale to Bartek na prowadzenie będzie wychodził zaraz. Nie, Gekon jest... Dalej pierwszy. A wiesz, że go możesz dalej rozwalić, by the way? Jak coś, zdajesz sobie sprawę. Ale po co? Dobra, łobuzik, łapiesz gościa, łapiesz gościa. Po prostu. Się. Nie ma. Na razie chodzę. Nie, złapałem. Ja się na czymś utknąłem, na jakimś wielkim, czerwonym pryszczu. By to jeszcze skręcało. To był Gekon. Dobra. On jest takim pryszczem. Pryszczem jedynym na tej mapie, którego trzeba będzie zdusić, to jest Bartek. Ale ty jesteś. Ale ty jesteś małpiszą. Ważne oskarżenia tutaj mamy rzucane. Jakie kombo weszło moim bohaterem. Jakie weszło teraz kombo, to ja nie mam pytań. Guzik jest bohaterem, okej. Ale to było tak, strącał Gekona i nagle kurde we mnie było. Nie no, ale że chodzi też najgorsza. No a co, pierwszy jesteś? No, ale że tu? No gdzie? No, ale że tu? Nie musiałem nawet wracać się czy coś, zawracać. Dawaj go do góry! Ładnie! Chciałem ciebie, ale nie coś. Ile chwileczka zrobiona. Jeżeli jakbym ciebie skłócił, to by prawie. Takie piękne było. Jak ty byś mnie skłócił, jak ja w ciebie specjalnie wjechałem, chłopie? No, ale w sensie jak Bartek, to ja wjechał we mnie i przy tym lądowaniu. Jakby Bartek wjechał... Jakby to było w twojej głowie jak coś, nie? Jak on to jakby był Bartek w twojej głowie? Jakby Bartek się zatrzymał i ja wtedy bym przejechał i wtedy byśmy w ogóle wszyscy się zatrzymali i wszyscy byśmy też przejechali. Tak, a potem to wtedy może bym na tym pierwszym miejscu skończył. Dobra, Gekon, wszyscy wiemy. Ty, łobuz, jak ty przez to przejechałeś w ogóle? Mam desynku niestety. Desynk, kurczę. Łobuz na desynku. Typowy łobuz, osoby internet, osoby mózg. Aha! Internet, tak. Aha! Trzeba tak, że ty masz jak wszystko potężne. Niemiło, niemiło. A widziałeś mnie, jaki jestem potężny gość. Oj tak. Kurczę! Sorry! To już było... Już uciekałem od tego gościa, którego chciałem dup... O nie. O nie. No chłopaty, za co? A, za co? Farma. Ale tak teraz na poważnie Ej, ja cię nawet nie strąciłem, widzisz? Ja cię tak palnąłem, że nie wyleciałeś. Jak cię strąciłem jakimś samochodem? Strącił cię Gekon. No. Ale ty będziesz tam zwalony. Gekon cię strącił. Za jajo. Ja Gekona strąciłem samochodem, ty gnoju. O, Bartek, ty strąciłeś łobu za teraz? Tak. Za co? No to, że jest z banem, kurde. Aha, no dobra, jadę za Bartkiem sobie. Jak on jest przed... No cóż, dostaliśmy razem, Bartek, no. Ty dostałeś głównie za Hogatego, bo Hogaty był za tobą. Nie mogę budować Hogatego. A ty tego pieskiem nie jesteś, kurde, to musisz go chronić, o to chodzi. Dostałeś za mnie, no jest. No jak miałem wjechać? Normalnie. Ale to prawda, ukryłem się za tobą, Bartek, więc wiesz. No musiał palnąć to... naszą dwójkę, jeżeli chciał pierwszego bić, no, więc to łobuzik, dobrze zrobił. Łobuzik, czemu mówisz, wjeżdżasz pod ten? Teraz to... Ale łobuzik tak jest, łobuzik troluje, ale w sumie tak śmiesznie troluje, więc... Ale akurat nie to ma. Dwóch trolujące osoby, fajnie, no akurat nie to, że ciebie? Powiem tak, no, nie, no nawet mnie to nie dziwi. Aha. Ty, zatrzymałem cię prawie. Prawie tak. Prawie się udało. To jest... To fajna ta policyjka. Pierwszy. Kurde. Łobuzik, nie łobuzik, Jezu, Gekon jedzie teraz pierwszy. No dzięki, dobra, teraz się będę mścił. Gekon jedzie was, pierwszy. Kurde. Teraz po co i Dobij Gekona, proszę bardzo. Będę bił wszystkich. O Jezus. Gekon będę bił wszystkich, kogo zobaczę w tym momencie. Dobra, zjeżdżam. Jak się chowa tym czołgiem.
Okej. A tego, co się chował, może strąciłeś, czy nie? Ja. Czy zostawiliście tego, co się chował? Ja i tak spadłem sam. A, to dobra. To... Tam za mało miejsca było. Dobra, to przynajmniej tyle. Dobra, uciekamy. Tapujemy. Dziękuję. A proszę. Tapujemy, jedziemy. Ze sobą walczą i... A teraz to zbanie, tak? I humorgitwa. Frędzlu. Frędzel. Akurat nie mam przerobiony ten pojazd. Łobuz! Aż mi tak nie ucieknę. Tu trzeba się prędkość. No cóż. Próba. Co najlepsze, zatrzymałem się specjalnie, a łobuz mnie w dupę pcha, nie? No a ty będziesz miał pewnie to otwarte, nie? Gekon jeszcze. Nie, ja też przeskoczyłem. No ale ja przeskoczyłem już otwarte. O kurde, nie, to mi się zamknęło jak ty przeskoczyłeś. Mi się zamknęło wcześniej, także musiałem, wiesz, zwolnić. Dajesz, musisz to zrobić. To ty robisz. Okej, dobra. Ajajajajaj. Łobuz po prostu troluje perfidnie, no. Łobuz ma swój. A teraz będę każdego wrzucał, mnie to nie interesuje. No i prawidłowo. Każdego po kolei. Jedź ze mną. To ja bym pacę, gościu. O nie, też pacę, to okej, to strąć jeszcze tego drugiego, co? Aha! Staram się. No, ale pojechał sobie. Szansę. No mam niestety, niestety. Jak jeszcze jedną szansę? Co, wypadłeś? Bo spadłem, tak. Okej. Czyli nie przejedziemy za szybko, okej. No. Dobra. Bartek, jak dojedziesz, to wiesz, trzech już nie strąci, powiem tak. A nie wiadomo. Okej. Okay. Łobuz nie ma takiej umiejętności, więc raczej nie zrobię ja tego. Ja specjalnie ustawiłem to, co ten pojazd ma te takie, nie wiem, jak to. Dobra, to raz udało mi się łobuz zastrącić, ale już drugiego razu raczej nie Bartek, będzie, ty, którym go strącę, no. Raczej teraz łobuz mnie palnie. No bo chyba mi ściana. Dobra. To jest w ogóle pierwszy. Okej. Okay. Bogaty jest. Okay. O, bogaty, bardzo. A ty chęci, gdzie cofasz łobuzik? Co to ma być? Jakie tam go tam tyłem jest. Dojechałem, chłopie. Łobuzik, ale on jest pierwszy, jedź dalej. To jest łobuz, on nie odpuści, także wiesz. Dobra. Buggy rampa, let's go! Może ja się wywalę, ale ty też może spadniesz przy okazji. Nie fajnie, strollował. Gekon nie chciał. Gekon, a widziałeś nowy zestaw klocków Lego? Nie klocków Lego, czekaj, ale to też, klocki Lego były nowe. A widziałeś nowy dodatek do Rocket League? Łobuz, błagam cię. A wiesz, że jest Mandalorianin i jest Baby Yoda? No nie. Nie. W Rocket League teraz jest taki pakiet do zgarnięcia. O, ale tak serio to jest? No tak, faktycznie mówię poważnie. Ale to dobrze wygląda, czy to jest takie... No nie wiem, nie gram w Rocket League, więc... Na Rocket League, dobra, wygląda, prosimy nie? Przynajmniej, żebyście traktorów nie strącali, bo faktycznie Bartek, traktory są... Bartek, to do Bartka, Bartek. Czemu to do mnie? To nie no wszyscy wina. Rozumieją, że nie bić traktorów, bo się nim jedzie 3 godziny. Ale ty sam to powiedziałem, żeby nie bić traktorów. Więc... A to lepiej, ja to właśnie powiedziałem. No i ty biłeś traktor, dlatego no. Właśnie mówimy do ciebie. Ale no, Gekon, te traktory jest to. Nie, no nikogo, że te traktory przejechać. Dobra, po prostu. Łobuza. No i chłop nie miał zablokowanego tego, no nie mogę. Jeszcze miał. Łobuza może, bo nie ja dostałem szlita i tak na tym traktorze. A to także... Ode mnie. No, ale faktycznie widziałem, że coś takiego wprowadzili. No wiesz, no teraz jak Epic ma roketa, no to kaskę ciągną, gdzie się tylko nie, da w tym no, rokecie, ja nie? Teraz dodaję wiadomo, na Lego. No. Na Lego? Jakie Lego ostatnio kupiłeś? O kuć, ostatnio to kupiłem ten domek z odlotu z tej bajki Disneya. Naprawdę? Tak, no. Ale nie można co kasy nie, wydawać. Masz tak ci się to podobało, czy tak, co? Tak, ten zestaw mi się bardzo podobał, a w tym roku jeszcze dwa zestawy planuję kupić. W sensie a to co, balonik, w sensie, to z to balonikiem taki domek, tak? Tak, no. A ten balonik to... jest taki do nadmuchania, czy...? Nie, no to masz normalne klocki Lego, gdzie musisz się... A jest balonik w tym zestawie w takim razie, który no układasz? Chyba co chodzi? 30 balonów i doczepiasz to na takim jednym jakby sztylu do komina. A no dobra, jak do komina. Fajne to wygląda. No spoko. No nie wiem jak to wygląda, bo nie widziałem tego. No to cię podeślę potem zdjęcia. Okej, a już ułożonego? Tak. A to jak ty robisz z tymi klockami Lego? Jak raz je złożysz, to później jeszcze drugi raz je składasz, czy nie? Znaczy nie, ja je zwykle po prostu zostawiam i dodaję. Jakby kolekcjonuję, ale mój szwagier na Reddicie często ogląda jakieś takie przyłupki, jak ludzie, wiesz, znajdują pomysły, jak z jednego zestawu zrobić 6 innych. No ale nie, no, bo zastanawiałem się, czy to może tak jak z puzzlami, że wiesz, że ludzie na przykład składają, a później rozkładają i składają za jakiś czas znowu.
Znaczy nie, no to w Lego to bardziej działa tak, że jak już raz rozłożysz, to stajesz się z tych samych klocków złożyć coś, coś innego. Albo sprzedajesz. Albo sprzedajesz. Ja w tym roku muszę kupić jakąś półkę i jakieś inne półki, bo już miejsca nie mam. Dobra, no, gnojku, zostały, chodź tu. Zestawy teraz są duże, nie? Więc... Jeszcze z Gwiezdnych Wojen teraz wychodzą w tym roku takie polskie zestawy, że to jest... O! O kurczę, urwało mi koło. Dobra, jadę bez koła. O! Łota, shit, co się tam wydarzyło? Tymczasem łobuz, dalej jestem wywiole. Dawno nie grałem. No. Kurczę, no widać trochę właśnie, widać, że nie grałem. Chcę się wyżyć na niektórych. Jasne. To ty mnie, Bartek, zatrzymałeś jak coś, to nie był mój atak. To nie był mój atak w razie mu. Jak to nie? No nie, faktycznie, no to nie był atak jak coś. Ja po prostu chciałem uciec, tylko ja koła nie miałem, więc się ślizgałem. Tak, to nie no rozumiem. O Jezu. To bardzo dobrze, Gekon, bardzo dobry atak żeś zrobił. Świetny. Trzeba się pozbyć. Nie, no to był Gekon, 100%. Przecież łobuz jest... Temu łobuz stoisz, trolu jeden. Bo jest ten, chłopie, tu się zamyka coś. Ale on specjalnie, kurde, jechał na samym środku, nie? Żeby... No ale nie, no, on ma zamkniętą bramę. Typkę. Ja miałem zamknięte, dlatego no, ja też miałem zamknięte. A wyjechaliście po bokach, więc ja się będę pchał. No. Dobra, dobra, robię swoje... O, tak, wcześniej tak cię właśnie planowałem zatrzymać. Dobra, żeś jak wypadł, wyszło? Gnojku. No wcześniej nie wyszło. Nigdy to nie wychodzi. Nie no, to ja prawie wyszło. Nie wyszło ci, gościu. Ale prawie. Nie wyszło. Ale prawie. Jest albo wyszło, albo nie wyszło. Albo prawie. Nie wyszło. Ma prawie. No jest, nie. No nie. No nie. No nie tu. Upadam, nie. O kurczę, tego z tym skarabem można skakać nawet. Ty. Źle, boosta mogę sobie też włączyć. Dobra. No to trzeba przeskoczyć najważniejsze. Ale jak on. Ale cicho go tego zatrzymałem na sekundę. Okay, Bogaty się sam zatrzymał, nie żeby. Ja się sam zatrzymałem, dokładnie. No to ludzi. Prawda, prawda. To jest akuratnie fakt. Dzień dobry. To jest akuratnie fakt. Nie musisz chować, gościu. Padłem. Dobra, sobie. I skaczemy teraz, jak Gekon podjedzie. 3, 2, 1, skok. Dobrze. Nie pykło. No nie pykło, nie pykło. 3, 2, 1, skok. Zatrzymałem cię. No i dobra. Bardzo dobrze. Super się skoczyłem. Ty, ale boosta, on ma boosta pod tym, pod H rampa albo była, pod F. Sorry. Którymś z tych klawiszy wystarczy przytrzymać i buścik się odpala. Taki z tych. Taki ogień z lufy wyskakuje. Ogień z lufy. Tak, no. Trzymać F, nie? Nie no, H chyba, albo F. Przytrzymujesz F1 marki w pół. To jest pierwszy? A, Hogarty. No Hogarty jest... O nie! O sorry, sorry, cię już nie widziałem, przepraszam. W nich celowałem. Przepraszam, łobuzik. Teraz to przepraszam, no. No nie, no bo faktycznie ja was biłem, a akurat nie łobuzik z taką pełną prędkością jechał. Biłeś drugiego, tam trzeciego. Bartego. Na ciebie to Bartek, wiesz, bardzo dobrze akurat. Na zasady, tak? Po środku jest denerwujący. Na zasady, rozumiem. Ciebie to na każdej pozycji, już ci to zapowiedziałem. A czy ty właśnie kogoś strąciłeś? Czy mi się tak, wydawało? Nie. Nie mogę, nie wytrzymam. Czekaj, kto to jedzie i strąca teraz fantomem? Bartek. A Bartek, okej. Okay. Typowe. No dobra, czyli Bartek, dobra, Bartek wygrywa tę mapę w takim razie, bo ja teraz dostaję hita, a później Bartek przejeżdża bez hita. O, dokładnie, bij Bartka, bij Bartka, proszę cię, bij tym fantomem Bartka jeszcze. No, uderzył. Buzik jak cię. O kurczę, dostałem hita też mocnego. Dobra, jazda, Bartek, palotodem. Jakim cudem ty boosta dost... A nie, to łobuzik, kurde, nie widziałem, bo taki malutki. Co mi obrażał od jakiegoś łobuza, co? O kurde, ała, ścianę miałem. Przypchałeś mnie stary przez ścianę. Przez ścianę, no nie. Bardzo dobrze, Bartek. Obyś jak najwięcej ścian dostał w swoim życiu jeszcze. Właśnie, tutaj. Dostałem tylko na trzy na plecach, mnie strącił. No to nic nowego, nothing new, actually. Dobra, jazda. Chami prostak, bez kultury. O, ma coś po tobie. Bez zasad. Dobra. O, ma coś po tobie. Ej, o, przybiło mi oponę, co jest? Oponę mi przybiło. Ej, straciłem belkę. Ty, ale ja nie mam opon w tym pojeździe przecież, ja mam te...
kurczę, ja kilcudę miałem przybitą oponę. Ja mam gąski tutaj. Kartoflu. Żyje. Kartoflu. Ja żyję. On żyje, on żyje. Się gąsieniczką przytrzymał. I do mety, dziękuję.